Od 1960 roku ksiądz Saduś piastuje ważne stanowisko w kurii. Jest referentem do spraw nauczania religii w całej archidiecezji krakowskiej. To właśnie wobec chłopców, których uczy katechezy, ma się dopuszczać nadużyć seksualnych. I z tego powodu zostać wysłany przez Wojtyłę za granicę. Miał dokładnie takie samo podejście do większości tych spraw, jak ogromna większość ówczesnego episkopatu w Polsce i na świecie. No to wiem, dlaczego się tak zachowywał, w specjach jak się zachowywał. Ocenia publicysta Tomasz Terlikowski. Nawet jeśli w pewnych kwestiach był o wiele bardziej inteligentny, o wiele bardziej wrażliwy, o wiele bardziej empatyczny, to w tych kwestiach myślał i działał tak jak większość, żeby nie powiedzieć prawie wszyscy biskupi na świecie. Tak, czyli jak działał? Jak, czyli kierując się w dużej mierze interesem instytucji, czyli tym, żeby sprawa nie ujrzała światła dziennego, a jeśli ujrzy, to żeby zatuszować, uspokoić i wyczyścić. Wyczyścić nie w znaczeniu prawnym, tylko w znaczeniu w dużej mierze PR-owym. I po drugie, kierując się interesem księdza. Kierując się interesem księdza pedofila, tak? Kierując się interesem księdza pedofila, co wtedy brzmiało zupełnie inaczej. Wtedy się mówiło księdza grzesznika. Księdza, który ma słabość. To fragment notatki ze spotkania funkcjonariusza SB z księdzem Sadusiem. Stwierdził, iż otrzymał od kardynała Wojtyły zgodę na wyjazd do Wiednia w ciągu najbliższych dni, a nawet zalecenie, by wyjazd nastąpił jeszcze przed niedzielą. Zdaniem TW kardynał Wojtyła miał mu właściwie wszystko przygotować w Wiedniu i uzgodnić z kardynałem Koenigiem. Tu dochodzimy do kluczowego momentu. Czy to możliwe, że w 1972 roku kardynał Karol Wojtyła zorganizował podlegającemu mu księdzu pedofilowi zagraniczny wyjazd, by mógł on uniknąć konsekwencji swoich przestępstw? To jest taka ucieczka, tak? Bo grunt tu w Krakowie się palił pod nogami. Próbowaliśmy to sprawdzić w archiwach krakowskiej kurii, ale pod pretekstem poszukiwań w innej sprawie, bo od 2 lat na oficjalne pytania kierowane do kurii nie dostawaliśmy odpowiedzi. Dostaliśmy jednak informację, że teczki księży są udostępniane dopiero po 50 latach od ich śmierci. Szukaliśmy też informacji dotyczących punktu katechetycznego, w którym miało dojść do nadużyć. Są jeszcze nieopracowane właśnie. A po kilku wizytach w archiwum kurii w ogóle odmówiono nam dostępu do teczek księży. Na razie nie udostępniamy. A kiedy będę mogła skorzystać z tych zamówionych materiałów? Mówiłam pani, że jest reorganizacja. Bo z innych teczek mogę korzystać, tak? Chodzi o te personalne? Tak. Ale na czym polega ta reorganizacja? To jest nasza już. Nie musimy się tłumaczyć. Taką wiadomość dostaliśmy z kolei od informatora z szeregów krakowskiego kleru. Zaraz po świętach w trybie natychmiastowym został zwolniony wicedyrektor archiwum kurii w Krakowie i od tego momentu klucze do wszystkich zbiorów posiada tylko kanclerz kurii. Jeżeli pani bardzo się śpieszy, to proszę się skontaktować z kancelarią. Tak, tylko korzystam już z tych teczek przed końcem roku. Wiem, natomiast no my tutaj właśnie po świętach dostaliśmy taką informację. A na czym polega ta zmiana w udostępnianiu? To, co odpowiedziałam, to jest wszystko, co mogę odpowiedzieć.